swojej na komisji, której ostatnio byłam, tak? Wypowiadałam się, jak to wygląda, tak? Z naszego punktu widzenia. Nie wiem, czy teraz mam przytaczać wszystko znowu to samo, tak? Trzeba? Przewodniczący, Wysoka Rada, goście zaproszeni. Chciałbym powiedzieć tylko jeszcze kilka słów, jeżeli chodzi o otoczenie prawa w zakresie ustalanych pensum dla specjalistów. W 2013 czy 2014 roku Partia Solidarna Polska złożyła bodajże projekt wprowadzenia pensum specjalistów do karty nauczyciela, do tego 42 artykuł ustęp 3 byłoby temat załatwiony. W 2014 nawet nie przeszło do pierwszego czytania, projekt wyleciał w powietrze. Amen. W 2012 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów zajął się tematem, by odpowiedzieć na pytanie prawne, czy to jest zasadne, aby to Rada, jako organ stanowiący gminy i organ prowadzący szkołę, miał się dodatkowo tym zajmować, czy aby to już nie jest naruszenie tego, że tam przecież coś w ustawie jest napisane, bo pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych mają ustalone pensum 20 godzin i oni są w ustawie. Było takie pytanie, sąd powiedział, niestety ta autonomia, to zadanie przydzielone temu organowi stanowiącemu i prowadzącemu jest jak najbardziej zasadne i tak ma to w systemie prawa zostać. 19 maja tego roku na Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Solidarność stawała sprawa, przyszedł wiceminister, czy można to wpisać do ustawy. Odpowiada, może się prace rozpoczną. Pytanie, czy mamy czekać, aż rzeczywiście ktoś specjalistom pomoże z ustawodawcy i załatwi ten w końcu temat i my nie będziemy się mieli o co jakby spierać, bo to zostanie uregulowane aktem wyższego rzędu niż państwa. Możemy czekać. Możemy czekać. Chociaż ta praca, którą wykonaliśmy. Z informacji, które ja uzyskałam 27 czerwca Ministerstwa Edukacji Narodowej, ma powrócić do tego właśnie tematu. Tak? Informacji związkowej nie ma. Nie a tu jest związkowa, bo ja nie należę do związku. O dostępnych stronach Związku Solidarności. Więc to jakby na koniec tylko macie Państwo takie otoczenie, co się w sprawie pensum specjalistów dzieje na wyższym poziomie prawa. Ma to swoją historię, taką, którą niestety nikt nie potrafił wcześniej załatwić. Dzisiaj się do tematu wraca. Nowy minister, nowe rozdania. Może to trwać nawet rok, może i więcej. Więc proszę również wziąć to pod uwagę. Jeśli to są proszę. Szanowni Państwo, tak jak Pan Burmistrz powiedział, też Pan czekać i czekać, muszę czekać. Nie ma problemu. Ja na przykład śledząc to, co się dzieje ze światą, to dzisiaj nie wiem w ogóle, na czym ta oświata stoi, bo pani minister pytana konkretnie, żeby się stosunkowała do tego, nie, proszę czekać do chyba bodajże 15 czerwca, to my wszystko będzie wyjaśnione. Do 27 czerwca. Proszę? Do 27 się rozpoczną wakacje. I to jest żenujące, szanowni państwo, że tak naprawdę nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za jakiekolwiek swoje decyzje. Ministerstwo, rząd, mówi co? Nie, to są sprawy organu prowadzącego, tak? Nie chcą wziąć odpowiedzialności. My dostajemy, dyrektorzy, jakie informacje? Dostajemy, my się obawiamy przyszłego, nie tego roku, przyszłego roku, gdzie się mówi jasno. Zdolnego. Tak, gdzie się mówi jasno, że pensum nauczycielskie wszystkich nauczycieli ma wzrosnąć do 24 godzin. Szanowni państwo, jeżeli tak będzie, to zaczną się masowe zwolnienia wśród nauczycieli. Bo specjalistów, mamy polonistów na przykład 3 na 18 etatach, tak? Jeżeli jeden na 18 godzinach, to okaże się, że jeden już jest nam niepotrzebny. I szkoda właśnie, że wszystko co się dzieje, to się dzieje wtedy, kiedy są wakacje, kiedy jest o ruchu służbowym, a my mamy być planistami, my mamy zaplanować, my mamy wszystko zrobić dla dobra dzieci i dla dobra każdego naszego pracownika. My też nie chcemy być złymi dyrektorami, żeby komuś dokopywać, tak? Ale my piszemy jakieś sprawozdania, piszemy jakieś zapotrzebowania. Co my mamy odpowiadać potem na pytania, które nam stawiacie Państwo?
Dlatego panie przewodniczący, jeszcze już podsumowuję mój wniosek, że dyskusja jest potrzebna. 27 rząd, wczoraj byliśmy na debacie na spotkanie z panią kurator. 27 czerwca rząd przedstawi swoje pomysły, a pomysłów jest spór. Jeden z pomysłów na przykład jest, i to jest w projekcie ustawy, wykreślenie limitu dzieci w klasach 1-3. Co zrobicie państwo radni z klasami 18-osobowymi? Zrobicie 40-osobowe? Ja chcę pokazać problem, jaki jest w ogóle problem. Nie można, po prostu rząd nie może tak działać, jak działa teraz. To jest straszne, że my nie mamy to, ale ja bym chciała ja jako dyrektor nie mogę swojemu nauczycielowi powiedzieć, co będzie za 2 lata. Do mnie przychodzi nauczycielka, się pyta, pani dyrektor, czy ja będę miała za 2 lata pracę? Ja mówię, nie wiem tego. Ja nie wiem, czy ja będę miała za 2 lata pracę. Jeden z pomysłów następnych, szalony, jaki jest dla oświaty. 4-4-4. 4 lata podstawówki, 4 lata gimnazjum, 4... Jak będzie wyglądała nasza szkoła? Jak będzie wyglądała szkoła w Ludzku? Dlatego myślę, że albo się wszczepajmy, tak jak mówił pan, ale jeżeli jesteście państwo przekonani o swojej decyzji, no to możecie podjąć uchwałę. Ja myślę, że na koniec tutaj, żeby skończył już nic przegłosowania, tylko dodam sobie jedną rzecz, żeby w tym wniosku to wynikło. Tak, było na komisji z dyrektorami, spotkanie na innej komisji było z pedagogami, czy nie było, gdzieś tam ten. Zbierzmy wszystkich razem, czyli wszyscy radni, dyrektorzy szkół, państwo pedagodzy, organ prowadzący. Nie szkodzi, ale ja myślę, że się jeszcze pojawią inne tematy. Proszę Państwa, jest wniosek, ja potem... Przegłosujmy to i dziś ta dyskusja nie chciałam powiedzieć, odwołać się do wypowiedzi pani dyrektor szkoły numer 1. Otóż to nie jest prawdą, że tylko za czasu obecnego rządu jest sytuacja w oświacie taka, jaka jest. Otóż sami państwo doskonale wiedzą i wiecie, że sytuacja w oświacie od dłuższego czasu jest sytuacją niestabilną, jest bardzo dynamiczna i tak na dobrą sprawę wszystko się dzieje za szybko. Tak się nie można też prognozować pewne rzeczy, ale ona się nie do wypowiedzi panią dyrektor. Dobrze, proszę państwa, pan radny Pej wniósł wniosek, aby ten punkt 4, czyli podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przenieść na inny termin. Według statutu nowej jednak już obowiązuje, to pan sekretarz sprawdził. Mamy paragraf 29 porządek obrad obejmuje w szczególności punkt 2. Porządek obrad może być zmieniony w trakcie sesji, jeżeli w czasie sesji wpłynął taki wniosek. Także prawnie możemy to zrobić. Od państwa teraz zależy, czy przyniesiemy tę sprawę, czy jednak będziemy ją już głosować dzisiaj, dobrze? Czyli wniosek pana radnego o przeniesienie dyskusji na temat tego projektu uchwały na inny termin. Kto z państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Aha, więcej mam. Tu mamy 10 osób jest przeciw, czyli będziemy podejmowali decyzję odnośnie dzisiaj, odnośnie tego punktu. Czy jeszcze w takim razie ktoś chce z państwa głos zabrać? Wyczerpaliśmy, w takim razie głosujemy. Ja przypomnę tylko dokładnie, bo to była długa dyskusja. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad ich rozliczania oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Ludzko. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Nikt. Kto jest przeciw? Przelicie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 osób. Kto się wstrzymał? 2 osoby wstrzymujące, 13 przeciw, czyli ten projekt nie przeszedł. Dobrze, przechodzimy do 5 punktu. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ludzko. Proszę pana Mateusza Szajna. Projekt uchwały zmieniony uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ludzko. Projekt też był omawiany na komisjach. Tak jak już wcześniej wspomniano, chcemy, aby się Chocisz i Chocimek były dołączone do obwodu szkoły w Burzynie. W związku z
tak? Czyli do szkoły. Znaczy, jak mówisz, to musiał przejść w górze, tak? W tej chwili nie. Do szkoły numer 3, tylko bezpośrednio do szkoły sportowej w Burzynie. Teraz to mamy rozwiązanie. Co myślisz, pytamy? Czy to jest związane z tym, że pierwsza klasa zostanie utworzona w szkole w Burzynie, czy nie? Czy co? Czy pierwsza klasa zostanie utworzona? A dyrektorzy mówili na spotkaniu, że w każdej szkole da się klasę pierwszą stworzyć. Że w każdej się uda? Tak. Znaczy, my jeszcze czekamy tutaj na szkołę numer 3, ale najprawdopodobniej będzie, tak? Bo dzisiaj w klasie W pierwszej klasie, w drugiej klasie i w 12, i w